czasem aż kręci człowieka, żeby walnąć sobie klasyczną taktyczną kropkę, tak tylko, żeby się upewnić, czy wszystko działa. Ale tutaj chciałbym, podkreślam, chciałbym wiedzieć, że wszystko działa. Poza moimi zdolnościami manualnymi, bo z tym zawsze jest problem. Jeszcze chwilka do szóstej, to dam sobie momencik. Muszę pewnego dnia przyjrzeć się, o cholera chodzi temu Aletboxowi. Bo cały czas mi marudzi, że jest wyciszony, nie działa, bla bla bla. Sounds Alets, the cells is offline. Nawet nie jestem pewien, do czego on się odnosi, to jest najgorsze. Bo nie kojarzę, żebym za bardzo miał nawet jakieś te źródła dźwięku, tak zwane. No może poza właśnie Aletboxem, ale to... Chciałbym przynajmniej wierzyć, że to nie stanowi problemu. Anyway. W ostatnim odcinku Mica została kompletnie skrystalizowana przez pieśń Wiedźmie Hildy. Alto Elizet... myślałem, że to mój telefon dzwoni. Alto Elizet przetrwali, zostali zabrani do stolicy przez dowódcę Klausa. Czajcuk, w bardzo dużym skrócie... Hej, to nie jest J-Pop w mojej platformówce. To nie tak, co... Chwilę, hold up. To bardziej J-Pop w moim JRPG-u. W każdym razie JRPG od Atlusa. Taki bardziej strategiczny, aniżeli typowy turowy. Ale coś bardziej na modłę, nie wiem, Final Fantasy TikToksów, czy innego Fire Emblema, czy czegoś ten deseń. No i patrzmy, bo teraz na pięciu skończyliśmy. I know, right? Cześć Samuraj, cześć Sebastianie. Jeżeli chodzi o jako taką fabułę, to do tej pory za wiele się nie działo. Jeżeli miałbym bardzo krótko podsumować, to mamy sobie świat, w którym pieśń jest bardzo zakazana dla wszystkich, którzy nie są wiedźmami. Jedynie wiedźmy mogły śpiewać, z czego jedna z wiedźm, Hilda, wiedźma zniszczenia, przyszła zniszczyć wioskę naszych głównych bohaterów. Po czym protagonista Alto obudził wiedźmę swojej przyjaciółce z dzieciństwa i teraz w związku z tym są zabierani do stolicy. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. Prolog ostatnio ukończyliśmy, więc czas na rozdział pierwszy. Stolica. Przekład może sobie wyrzucę Cicę na pierwszy plan. Wprowadziliśmy wieźmy wody oraz jeszcze tamtego. Takich nam kazano. W porządku, możecie przejść. Bo Lizet, którą przebudziliśmy, jest wiedźmą wody, co zresztą można było się domyślić po tym, jaki moveset miała ostatnio. Nic nie widzę. Najlepiej tak zawiązać się komuś oczy w przypadku, żeby przypadkiem nie wiedział, gdzie jadą. Wiedźmo wody, chłopcze. Zdejmiemy wam paski z oczu. Nie obcie awantury. I po tej całej przejazdce ze wozem... Przepiękna stolica królewska Lambert. Mam nadzieję, że nie będzie kląć jak inny Lambert. To Lambert. Królewska stolica. Więc to jest królewska stolica. Naprawdę jesteśmy w królewskiej stolicy. Proszę, powtórzcie jeszcze raz, że to jest królewska stolica, bo chyba nie zrozumiałem. Lambert, Lambert, ty chuju. Mieszkańcy wioski, co z nimi? Ludzie zamieszkujący miejsce zostali przeniesieni do placówki leczniczej. Placówki leczniczej? Czy to oznacza, że z moją mamą i zresztą będzie lepiej? Cześć, Tytanie. To poufna informacja. Więc sprawdza się nas tu, ale nie możesz nam nic powiedzieć?
Nie mam upoważnienia, żeby to mówić. Wszelkie pytania proszę zadawać dowódcy Klausowi. Teraz jak o tym mówisz? Gdzie jest ten blond rycerz? Jeśli mało będzie lepiej przenieść na inny świat. W sumie, zależnie od tego, jak, z jaką perspektywą do tego podchodzisz, to czasem przeniesienie się na inny świat będzie lepszym rozwiązaniem. Aczkolwiek to jest taki typowo zoomerski humor. Pójdę go znaleźć. Alto, jest też... Co? Nie przepadam za tymi, którzy włamują się z szeregu bez zezwolenia. Weź mi z drogi, muszę porozmawiać z Klausem. Nie mogę pozwolić, żeby jakiś zwyczajny dzieciak gadał z dowódcą. Po co? Bo mnie pobijesz? Kim jesteś? Nazywam się Archibald. 28 głowa rodu Archibaldów, którzy chronią to królestwo z pokolenia na pokolenie. Moim celem jest bezpośrednio wspierać dowódcę Klausa. Witaj w królewskiej stolicy, panno Wiedźmo Wody. Wiedźmo. Jej wysokość bardzo cieszy się z twojego istnienia. Archiłysek. Hech. Baldfraud tak zwany. Trzymaj głowę wysoko uniesioną, kiedy będę zbliżał się do zamku. Zamku? Idziemy do zamku? Ale czemu? Jeżeli on tam idzie, to ja też. Ha? Jesteś jej sługą czy coś, chłopcze? Au. Od razu założenie, że nie możemy być jacyś równi, tylko sługą. On ma kwadratowy uśmiech. Lepsze to niż kwadratowa albo lodówkowa głowa. Nie jestem i sługo, jestem Alto, członkiem rodziny Lizeth. Czy to prawda, panno Wiedźmo? Tak, to prawda. W takim razie chyba możesz z nami iść, chłopcze. Nie jestem chłopcem, jestem Alto. Jeżeli chcesz, żeby mówiono do ciebie po imieniu, musisz na to zasłużyć. Chodźmy więc. Cóż, jest to jakieś podejście. Trzeba sobie zasłużyć na szacunek, a Lizeth zasłużyła na niego tym, że jest jedną. Przebywamy obecnie w centrum Królestwa Regnant, w zamku Lambert. Aż wielki. Teraz łączy. Nasza cała wioska zmieściłaby się w jednym z tych pokoi. Okej, to już może być lekka przesada. No co, Klausie? Zgodnie ze skazem przyprowadziłem wiedźmę. Pannę wiedźmę. Dobra robota, Archibaldzie. Dodatkowo ten chłopak chce jej towarzyszyć. Ale to nie stanowi problemu. On też brał udział w tym zdarzeniu. Zdaje się, że pominięto go w raporcie. Przypomnij mi, że będę musiał zrugać się posłańca. To jest. Sprowadzono nas tu bez żadnego wyjaśnienia. Nie mamy pojęcia, co się dzieje. Czy możecie nam coś powiedzieć, cokolwiek? Tutaj też panuje kompletny chaos. Przepraszam, że nie mogę niczego szybciej wyjaśnić. Zanim dać się na spotkanie z jej wysokością, muszę wam wytłumaczyć parę rzeczy. Jej wysokością? W tym królestwie tylko jedna osoba dzierży ten tytuł. Królowa Anastazja III. Gdzie nie spotka się z królową? Pamiętaj, żeby zwracać się do niej, wasza wysokość. Nie uprzejmo się, nie jest mile widziana. Przepraszam. Spokojnie. Jej wysokość jest bardzo uprzejma. Wszystko będzie w porządku, o ile będzie odpowiadać na pytania, które będzie wam zadawać. A czemu mam się z nią spotkać? To proste. Z panu Lizeth.
Kimi Stanowi Gumamoto ona klucz do Sakamoto. uratowania świata. Wow, będziemy ratować świat. Niesamowite. Ja? Uratować świat? To musi być jakaś pomyłka. Ja jestem tylko zwyczajną wieśniaczką. Byłaś zwyczajną dziewczyną, ale od wczoraj jesteś wiedźmą wody. I przypadkiem wcisnąłem skip. Muszę pamiętać, żeby nie trzymać palców na Tigera Bumpera, bo to łatwo. Wiedźmą wody? Klausie, czy wspomnieni ludzie już przybyli? Ach, Rejent Elmer. To bardzo specyficzna twarz i cały szereg oznaczeń. Tak, to właśnie tutaj. Cześć, Pesku. Podajcie się więc do komnaty audiencji. Nie możemy kazać jej wysokości czekać. Za zmianą. Natychmiast. Więc to jest wiedźma wody. Nazywa się Izet, proszę pana. Może jesteś zwykłą dziewczyną, ale wiedźma to wiedźma. Do sna ze dziecka. Wow! O co mu chodzi? To było niemiłe. Wybacz, Izet. Ten bywa nieprzyjemną osobą. Nic nie szkodzi. Dobrze, Izet, Alto, udajmy się do jej wysokości. A ja sobie mówiąc, tak nieco zbaczając z tematu, przychodzę sobie ostatnio Triangle Strategy. Jezu Chryste, ale już taka jest trudna, jak się gra na hardzie. Albo przynajmniej mam za bardzo fajny emblemowy zmysł taktyczny i tutaj jednak zupełnie inaczej trzeba podchodzić. Głównie dlatego, że taka jest powiedzmy dużo bardziej nastawiona na taką taktykę, plus raz to raz, a dwa, że trzeba się liczyć z tym, że jednostki nam będą umierać w trakcie walk, czego o Fire Emblemach raczej nie można mówić. Gra jest więc zbalansowana wokół tego, że będziemy tracić część jednostek w trakcie bitew. I trochę ciężko się do tego przestawić, bo człowiek tak patrzy, nie no zaraz ktoś mi umrze, bo ktoś mi umarł. To jest absolutnie okropne. Najgorzej. A tutaj jednak trzeba zmienić podejście na zasadzie, że no dobra, jedną jednostkę stracimy, dwie jednostki stracimy. Zwłaszcza, że powiedzmy na koniec misji się nie dostaje nic specjalnie jako tako, więc to też nie jest tak, że jednostkę, którą stracimy, coś traci, tak? No bo też nie ma permadefa, tak? To jest najważniejsze. Przez to tracenie jednostek jako tako jest, powiedzmy, wliczone w cykl, że tak to ujmę. Podejrzewam, że da się przechodzić bez śmierci i ludzie pewnie będą robić jakieś pseudo-Ironmany. Na zasadzie, że jeżeli jednostka mi polegnie w trakcie walki, to nie mogę już nigdy wystawić coś ten deseń. Ale to na pewno nie jest na chwilę obecną, przynajmniej dla mnie. Głównie dlatego, że proporcja obrażeń do ilości punktów zdrowia jest w tej chwili, przynajmniej jak gram, zazwyczaj gdzieś mniej więcej 1-2, na zasadzie, że jedna jednostka jest w stanie przyjąć dwa ciosy takie porządne. Jeżeli się odpowiednio ustawi, to pewnie 3 z buffami, pewnie 4, tak? Ale bardzo łatwo jest stracić jednostkę dosłownie w jedną turę, bo zaatakują dwie inne jednostki. Ogólnie Triangle Strategy ma sporo jakichś takich fajnych taktycznych elementów i nie wykluczam, że kiedyś bym chciał to ostreamować jako tako, tylko jednocześnie teraz powiedzmy sobie przychodzę na ślepo i nie chciałbym robić żadnego równoległego playcu. Chociaż gra na pewno ma potencjał o tyle, że w wielu miejscach są jakieś tam rozwidlenia, nierozwidlenia, tak? Które wynikają z podejmowanych przez nas decyzji tak naprawdę w trakcie całej gry, tak? Więc nie tylko na zasadzie, że o, mamy jeden punkt wyboru i tutaj robimy decyzję. Wczoraj miałem właśnie taką sytuację, że w pewnym momencie fabuły nie mogłem podjąć jakiejś decyzji fabularnej przez to, jakie decyzje podejmowałem wcześniej. I to takie po prostu w zwyczajnych rozmowach, a nie, że w takich ważnych, kulminacyjnych momentach fabuły. Więc to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ale wracajmy do gry, która właściwie jest teraz na ekranie. Ja, Klaus, rycerz Regnant, przybyłem z Wiedźmą Lizet.
Wspaniale. Podnieście głowy. Patrzę na to i się zastanawiam, czy to jest bardziej suknia, zbroja, czy coś pomiędzy, czy ki diabeł. Bo to jednocześnie wygląda tak w miarę ozdobnie, a z drugiej strony, patrząc na standardy pancerzy w grach wideo, byłbym w stanie absolutnie uwierzyć, że to jest pancerz i to wcale nie jakiś bardzo taki roznegliżowany, że tak to ujmę. Więc to jest królowa Anastazja. Zważaj na swoje zachowanie, wiedźmo. Odzywa się jedynie, gdy w jej wysokość do ciebie mówi. Słabo zbroję za mało pokazuje. Najważniejsze, żeby pokazywała to, co trzeba. Przepraszam, Elmar. Taka etyka nie jest potrzebna. Spójrz, Lizette się przed ciebie boi. To kwestia formalnej audiencji. Trzeba ją przeprowadzić na życie. Tak właśnie nie będzie problemu, jeżeli to ja będę mówić jak pierwsza. To nie... Lizette, ty... Jestem Aldo, przy pani. Tak się zastanawiam, czy przy pani to jest takie w porządku do królowej, ale... Anastazja nie robi z tego absolutnie żadnego problemu. Jestem pewna, że wasza podróż była męcząca. Dziękuję wam za przybycie. Bo jak wszyscy wiemy, mieliśmy tak wiele do powiedzenia w tej kwestii. Oto mój rejent, Elmar. On i dowódca wojska Klaus to moi najbardziej zaufani doradcy. Lizette, bardzo długo czekałam, aż pojawi się wiedźma wody. Jeśli mogę zapytać wasza wysokość. Czym są wiedźmy? Czym ja jestem? Wiedźmy to osoby, które zostały wybrane przez Qualię. Qualię? Na kontynencie można znaleźć klejnoty zwane Qualiami. Jest ich w sumie pięć. Wody, wiatru, ognia, ziemi i czasu. Biorąc pod uwagę to, co zazwyczaj się dzieje, jeżeli chodzi o żywioły, to możemy zgadywać, że jeżeli Hilda też ma jakiś związek z kwaliami, to będzie to albo ognie, albo czas. Ale z drugiej strony ziemia, kryształy też by pasowało. Cześć, Wiki. Najmniej bym się spodziewał, że ten... że kwalia wiatru albo wody byłaby Hildy. Wiatr ten fioletowy. Bardziej bym się sugerował, że wiatr jest w tym wypadku tym dolarem, tym zielonym. Zresztą zazwyczaj jest takie powiązanie, że wiatr jest zielony, mam wrażenie. Kolorystyka też tak... Powiem tak, to jest najbardziej stereotypowa kolorystyka, jaka tylko istnieje. Ogień czerwony, woda niebieska, ziemia żółta, wiatr zielony i czas fioletowy. Tak przynajmniej bym zgadywał. Jedyne, co bym mógł sensownie zamienić z tego, co tu jest, to chyba wiatr z czasem. Przy czym czas ma jednocześnie ósemkę, ósemka, zapętlanie się, czas, haha. Nie znajdziecie bardziej stereotypowego przedstawiania żywiołów w tym przypadku. Ja zawsze się spotkam, że wiatr jest biały. Ja zawsze się spotkam, że wiatr nie ma kolorów, ale to tylko moje i jedno myślenie. Często się też spotka, powiedzmy, że są jakieś takie żółte wiatry na zasadzie, że wiatr się kojarzy z piorunami, pioruny są żółte, tak? Ale jeżeli mam do wyboru ziemię i wiatr, to zazwyczaj jednak będzie w parze żółty-zielony, mam wrażenie. I to właśnie bardziej w stronę, że ziemia będzie żółta, wiatr zielony. Nie, tak przynajmniej mi się kojarzy. Pewnie znalazłoby się parę przykładów w inną stronę, tak? Na przykład, nie wiem, Heroesy miały biały wiatr i brązową ziemię, tak? Szkoły je dodawanie piątego żywiołu z dupy. Wiesz, zawsze można dodać jeszcze cztery kolejne żywioły. Cześć SMT. Nie SMT. Cześć Persona 5. To chciałem powiedzieć.
Kuoria o tajnej ni kiusiu surkoto de uta. Absorbując kwalię do swojego ciała, dziewczyna może zdobyć posiąść moc pieśni albo magii i stać się wiedźmą. Czyli tak jak Lizeth pochłonęła swoją kwalię. Kwalię spoczywają w empatycznych dziewczynach. Jeżeli dziewczyna straci swoją empatię, to kwalię poszuka innej. Od pokoleń kwalii przekazywane są właśnie w taki sposób. Jednakże kwalia wody już od dawna nie była widziana. Aż pojawiła się Lizeth. Zawsze można być też PSO 2 i mieć 5 typów fizycznych obrażeń. Znaczy ja osobiście lubię, kiedy jest więcej typów fizycznych obrażeń niż jeden. Zwłaszcza jeżeli powiedzmy jest to właśnie tak złożone jak w SMT, że mamy rozdział na fizyczne i magiczne, tak? Gdzie no bo co? Weźmy takie SMT5 na przykład, gdzie fizyczne obrażenia to jest dosłownie jeden typ na 4 plus 2 plus od biedy Almighty, tak? Ale 7, które mogą mieć słabości, tak? I wtedy jak mamy taką postać pod fizyczną, to w systemie, gdzie są jednak wykorzystywane słabości i niesłabości, tak? Dość znacząco, to używanie czysto fizycznej postaci jakoś tak jednak gdzieś tam boli, tak? No albo wyobraźcie sobie walkę, w której na przykład, nie wiem, musicie używać co-op ataków, które blokuje się słabościami i mieć tylko ataki fizyczne. Wiatr, ogień, lód, piorun i Magdalon! To są dokładnie te żywioły, z których powstał kapitan Zeus. Ale wciąż nie wiem dlaczego... Pisiorek. On stał się częścią ciebie. Rozumiem, to musiała być kwalia wody. Ale... Jakkolwiek by nie było, to nie mamy dowodu. Wasza wysokość, musimy potwierdzić, że ta dziewczyna jest w istocie wiedźmą. Potwierdzić? Medea, wejdź. To bardzo interesujący design. Muszę jedną rzecz szybko sprawdzić. Okej, nie jest do końca tak jak myślałem, ale moje skojarzenia z Fate nie są kompletnie bezpodstawne. Zabetonować nogi i do jeziora wrzucić, jak wypłynie to wiedźma. Ej, ale spójrz na z tej strony. Ona ma kwalię wody, prawda? Woda gasi ogień. Czyli jeżeli wrzucimy ją na stos, spalimy, a ona się nie spali, to znaczy, że to jest wiedźma wody. Proste! Ha, ha, ha! Ale sprytny jestem dzisiaj. Dziękuję ci za przybycie, Medeo. Kiedy usłyszałem, że znaleźliśmy naszego ptaszka, to nie mogłem się powstrzymać, aby tu przybyć. Oto Medea, nasza nadwolna muzyczka. Specjalizuje się w muzyce. Ale to jest ta dziewczyna. Ależ urocza. Wiedźma potrafi wykonywać magię za pomocą pieśni. Czy możesz dla mnie zaśpiewać? Zaśpiewać? Ja nie wiem jak. Ale wiesz. Zamknij oczy i zanurz się w siebie. Oczyść głębiny swego serca. Lizeth, spróbuj. W porządku. Zamknąć oczy, zanurzyć się.
To jest ten magiczny moment, w którym powstają idolki i odpala się J-pop? Przecież ona nie mogłaby. Nie, nie mogłaby. Nie ma śpiewania. Zabraniam. Ale to jest pieśń. Aż to dziwne. Nie, nie zabije z niej VTuberki. V implikowałoby tą część wirtualną. To jeszcze nie jest ten etap. To naprawdę nadzwyczajna melodia. Czuję, jak sięga głębin mego serca. Tak, Lizet. Teraz pokaż się cała. Rozbierz się. Nie. To ja po 5 minutach śpiewania. Co jest? Lizet, wszystko w porządku? To nie brzmi, jakby wszystko było w porządku. Mogę śpiewać. To jestem zdecydowanie ja po 5 minutach śpiewania. Nie. To niemożliwe. Nie widzę używać trzech różnych bezprzewodowych rzeczy do PC-ta i do każdego mieć inną pchełkę. To nie wie, czy to by się wzięło razem z myszką. Ja bym powiedział, że w takiej sytuacji najlepiej jest każdą rzecz mieć podłączoną do gniazda w jakimś zupełnie innym miejscu. Ja na przykład u siebie, gdybym miał tyle bezprzewodowych rzeczy, to jedną bym miał w przejściówce, znaczy w tej, mam huba USB-kowego. To tam bym miał jedną rzecz. Jedną bym miał w przednim gnieździe na USB-ki, a jedną bym miał w tylnym gnieździe na USB-ki. Pewnie na tym by się to skończyło i bym się nie mylił, mam nadzieję. Gdyby była prawdziwą wiedźmą, to zaśpiewałaby bez problemu. Co o tym sądzisz, Medeo? Cóż, nigdy nie słyszałem o wiedźmie, która nie potrafi śpiewać. I całe nasze bycie użytecznym idzie w diabli. Ale przez chwilę śpiewała, więc nie mam wątpliwości, że Lizet jest wiedźmą. Jesteś pewna, że to nie pomyłka? Aż zajęcie, czy implikujesz, że ja śmiałabym okłamywać jej wysokość królową? Wystarczy, możesz iść. Cóż, w takim razie już pójdę, wasza wysokość. Wszystkie VTuberki japońskie sobie to wiedźmy. Czy jesteś w stanie udowodnić, że nie jest inaczej, patrząc na to, jakie fanbase'y przyciągają? Czy to nie są prawdziwe czary? Musimy zająć się obecną sytuacją, Lizet. Na razie rozkoszujmy się narodzinami nowej wiedźmy. Zaczęła wstawać i uznali to za rap. Jest aż mi się przypomniały rapsy z Kagui. To było doświadczenie. Było to zdecydowanie jedno z doświadczeń, które doświadczyłem. Lizet, bez wątpienia jesteś wieźmą wodę. Jesteś też jedyną nadzieją na uratowanie tego królestwa. Uratowanie Regnant? Tak, przed chwilą złą wiedźmą zniszczenia. Królestwo grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Znaczy ja to bym powiedział, że każda sytuacja, w której Chika musiała użerać się z przewodniczącym i go czegoś uczyć, była zabawna. Podobnie jak jakieś 80% Kagui. Hayasaka bez Girl Don't Fight Me. Kiedy użyła swojej pieśni Eduina, by zamienić miasta w całej krainie w kryształy? Zbierając popleczników, stworzyła koalicję, która zwie zwiastunami. Niemal 1/3 królestwa już poległa z jej ręki. A pomyślcie, jakie królestwo musi być teraz bogate? Tyle kryształów! W wyniku tego wasze miasto Mite również zostało zamienione w kryształ. Zwiastuni.
Czy oni myślą, że zatrują w ten sposób ludzi? Znaczy, Zuk, ustalmy sobie jedną rzecz. Empatia nie jest absolutnie równa temu, że wykorzystujesz ją, żeby robić dobro. Ja mogę jakby, nie wiem, powiedzmy, współczuć ludziom i mieć na to kompletnie wypierdolone i dalej ich torturować. Wystarczy być odrobinę psychopatą. Względnie myśleć, że to, co robi, jest absolutnie dobre. To tak samo jak bardzo często przewija się taki motyw, że nie wiem, mamy jakieś wykrywacze zła, wykrywacze kłamstw i tak dalej, tak? Jak ktoś robi oczywiste złe rzeczy albo kłamie w najbardziej oczywisty sposób i wykrywacz milczy, bo według tej osoby to nie jest złe i to nie jest kłamstwo, tak? To może działać dokładnie na tej samej zasadzie. Momencik. Czemu nie można powstrzymać Hildy? Kobieto, widziałaś ten 30 poziom i jej 900 HP? To królewska stolica. Mamy tu tylu żołnierzy, więc czemu? Jeśli pada niestety pan to łatwiej mu upaść, bo w jego działaniu nie ma strachu przed tym, że odjebę mu nadmiar mocy. Sam dziwi paladyn i tak upadnie, bo jest lofu, stupid. Jest. Znaczy się Hilda stanowi dla nas przez tym czynie o wysokim priorytecie. Dlatego powstrzymanie Hildy nie uratuje tego królestwa. Zabij to przywrócenie skrystalizowanych mieszkańców. Co za szkalowanie Cecila. Szkalowanie lofu stopić na każdym kroku. Więc jest sposób, by ich uratować? Być może. Wymaga to świętej pieśni. Antemu, tej chujowej gry. Czekaj, bo Antem to była gra, prawda? Jeszcze mnie nie popierdoliło. Tak, to była gra. I z tego co pamiętam, było jakoś strasznie tego. Niezbyt dobrze odbierana, że tak tujmy. Anthem to bardziej hymn, by the way. Hymno. To weselna pieśń, która może znieść wszelkiego rodzaju klątwy. Development Hell. Czemu to brzmi jak zdecydowana większość tytułów, które wychodzą? Powiem tak, ja mam teraz trochę doświadczenia, powiedzmy, takiego od drugiej strony, tak? I naprawdę w wielu sytuacjach kompletnie już nie jestem w stanie przystać na argumenty typu kto to testował, czemu nikt tego nie testował. Bo po prostu widzę, jak to wygląda od drugiej strony. I wiem doskonale, że to tak po prostu nie działa. Najgorsze jest to, że mnie jako testera właśnie takie komentarze zaczynają teraz powoli frustrować, bo powiem tak, to jest mniej więcej coś takiego, że ja zrobiłem tyle, ile mogłem. Sporo rzeczy, na które ludzie narzekają, są błędami znanymi od dni, tygodni, miesięcy. Dewowie o nich doskonale wiedzą, ale terminy gonią, no. Moim zdaniem, co by na pewno pomogło, to jakieś takie, powiedzmy, bardziej surowe kryteria, jeżeli chodzi o to, co może wychodzić na jakichś platformach. Że jakiś tam typ błędów na przykład kompletnie nie może przejść, jeżeli gra chce wyjść na przykład na Steamie czy na konsolach, tak? Moim zdaniem coś takiego na pewno by pomogło, tylko jednocześnie podejrzewam, że przez to jakieś 80% premier by było opóźniane nagle. Albo ludzie by zaczęli wreszcie rozsądnie podchodzić do problemu terminów. A nie, że
O, na pewno zrobimy to w pół roku, miesiąc przed premierą. O kurwa, ale dupa się nam pali. Jezu Chryste, przecież my tego nie zdążymy naprawić. Z tym Early Accessem jest ten problem, że to działa powiedzmy dla jakichś, nie wiem, indyków albo takich mniej AAA produkcji, tak? Wyobraź sobie, żeby CD Projekt wrzucił takiego Cyberpunka jako Early Access, po prostu? Bo ja ni chuja. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że ja szkaluję Early Access, tak? Gra jak najbardziej może wychodzić w Early Accessie, tak? Tylko no, raczej nie tyczy się to tych, powiedzmy, dużych tytułów reklamowanych od dużych wydawców i tak dalej. Przynajmniej, nie wiem, ja to tak widzę, tak? Jakieś tam, wiadomo, alfa testy, beta testy mogą być, tak? Zwłaszcza, że one bardzo pomagają w kwestii tego, czego gracze oczekują od produkcji. I może tam wejść sporo rzeczy, które tak jakby designowo się nie zgadzają. Bo takich nie... No... Też sporo ludzi myli rzeczy, tak? I ja jako QA tester... tak naprawdę kompletnie się nie zajmuję tym, czy coś w grze jest dobrze zaprojektowane, czy jest źle zaprojektowane. Jeżeli ktoś na górze im powie, że to zostało tak zaprojektowane i według nas to działa zgodnie z designem, to ja sobie mogę mruknąć pod nosem, Jezu Chryste, to jest kurwa niegrywalne gówno i nie tknę tego kijem, jak już wyjdzie. Ale nie jest do tego tyle. Ja mogę z tym zrobić nic. Oczywiście zależy to też od producenta, tak? Tak, żeby nie było wątpliwości, ale jako tako... Tak to mniej więcej wygląda, tak? Od designu jako tako zazwyczaj są oddzielne grupy testerów, to są... nie pamiętam teraz, czy to są gameplay testerzy, w każdym razie nie są to QA testerzy, tak? Bo QA to jest czysto sprawdzanie, czy są bugi, czy nie są bugi i tak dalej. A zazwyczaj te zespoły, które zajmują się sprawdzaniem, jak w to się gra, to są już zespoły, które są raz, że oddzielne, a dwa, że bardzo często są to zespoły wewnątrz danej firmy. Przez co tak naprawdę my głównie badamy to, czy gra działa tak, jak twórcy przewidzieli, że ma działać. I powiem szczerze, no mnie na przykład trochę boli, jak czytam potem takie komentarze, że coś nie było testowane, gdzie patrzę sobie, o, 30 moich błędów wciąż nie jest zamknięte. Gra już wyszła. Fuck. Wracając do giereczki. Biorąc pod uwagę, że krystalizacja to klątwa rzucona przez Hilde. Odśpiewanie hymnu powinno znieść zaklęcie z obywateli. Z mojej mamy też innych mieszkańców wioski? Poprawianie błędów po premierze. Znaczy no wychodzą te, powiedzmy, day one patche, po miesiącu wychodzą patche, tak. Część tytułów ma w miarę regularnie patche. Tylko no wiadomo, jest różnica w tym, że na przykład patchujemy jakieś drobiazgi, które się przemknęły, tak. Nie wiem, literówki jakieś głupie, tak. Gdzieś tam jeden jakiś stink nieprzetłumaczony, tak. A inną sprawą jest, że pół gry jest rozjebane, internetowe rzeczy w ogóle nie działają, albo się wysypują, gra crashuje co 10 minut, tak? A i takie tytuły wychodzą jako tako i są w sprzedaży, tak? Nawet nie powiem, że są za darmo gdzieś tam na rynku, tylko one są w sprzedaży, tak? No zresztą, hehe, Cyberpunk. Oczywiście, że tak. W takim razie, dam sobie tyle, ile mogę. Modę, że to i tak najlepsi twórcy patrzy. Też nie do końca, powiem szczerze. Bo moderzy często gęsto zmieniają, powiedzmy, sam design gry, tak? A to nie zawsze się odbija dobrze. Jeżeli ktoś chce grać w grę taką, jaka była, ale dobrą technicznie, no to mody mu tego nie umożliwią, tak? A to by pozornie jest też taki rzadki przypadek.
Albo tak samo można się zgadzać na przykład z częścią rzeczy, które zmieniają moda, z drugą częścią już nie, ale przecież nie mogę zainstalować pół moda zazwyczaj. Jeżeli zaśpiewam ten hymn, to wszyscy będą uratowani, prawda? To entuzjazm mnie bardzo cieszy, ale hymn nie jest pieśnią śpiewaną w pojedynkę. Też na myśli. Wykonać go może jedynie kwartet wiedźm. Zależy też, co moderzy mogą zmieniać. To też prawda, bo często jest tak, że moderzy mają dość ograniczony zasób możliwości rzeczy do zmienienia. Cztery wiedźmy. Wysłaliśmy już prośbę o stawiennictwo Wiedźmy Ognia. Wiedźma Wiatru znajduje się na południu i poszukujemy Wiedźmy Ziemi. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest tyle wiedźm. To prawie jakby ktoś przed chwilą mówił, że jest pięć kwali, każda odpowiedzialna za inną wiedźmę. Nie zdawałem sobie sprawy, że są cztery wiedźmy. Aż cztery wiedźmy! Alto, kurwa! Wiedźma Wody to jedyne, co do której nie mieliśmy do tej pory żadnych informacji. A teraz, gdy już przybyłaś, możemy rozpocząć program hymn. Czy użyjesz nam swojej siły? Jasne. Nie mam zbyt wiele doświadczenia w tego typu sprawach. Cóż, tak długo jak jest to bohater tarczy, a nie powtórka z Hitlera. Ale zrobię co mogę, żeby uratować moją mamę i całą resztę. Lizette. Masz moje nasze najszczersze podziękowanie, Lizette. Dobrze więc. W imieniu bohatera El Cresta i królowej Anastazji uroczyście rozpoczynam program hymn. Elmarze, ty będziesz dalej wspierał mnie w Lambert. Klausie, zbierz dziewiąty regiment i znajdź pozostałe trzy wiedźmy. Tak jest, wasza wysokość. Zrobię to, co jest mi kazane. Lizette? Przepraszam, że przyjdzie ci dzierżyć tak ciężką odpowiedzialność. Jednakże jesteś naszą ostatnią nadzieją. Błagam, pomóż nam. Oczywiście. No jak wszyscy wiemy, odpowiedzialność za świat musi spoczywać na barkach 17 i 18 latków. Inaczej nie by był to JRPG. Ha, ha, ha. Ciężko jest znaleźć JRPG-a w którym rzeczywiście dorośli ludzie stanowią takiego jakby podstawę ratowania świata. A w każdym razie jest to koniec audiencji. Archibaldzie. Tak jest. Jej wysokość wzywa 9 regiment, aby się zebrał. Przygotuj w egzamin sprawdzający. Ach, wreszcie nadszedł czas. Ej, ten uśmiech rzeczywiście jest strasznie kwadratowy. Jak sobie życzysz, dowódco? Sobie dowódco, komandorze. Komandor mi się zawsze kojarzy tak bardziej z jakąś flotą czy czymś, więc staram się tego nie używać. Czy widzicie, co się dzieje? Trochę mam męci w głowie, ale trochę. Musimy zabrać się jeszcze trzy wiedźmy, aby odczynić krystalizację. I tego czasu muszę nauczyć się śpiewać. Czyli będziesz musiał ćwiczyć? Lizette dołączy do 9 regimentu i będzie współpracować ze mną. 9 regimentu? Czym on właściwie jest? To zespół rycerzy pod dowództwem jej wysokości, którego zadaniem jest wykonanie programu hymn. Wykonanie zwiastunów oraz zebranie wieść na nasze główne cele. Pamiętaj, gdyby J-Pow składał się z Jaspera, to nie wiem, czy ktoś by tego słuchał. Tak nieironicznie. Co będzie miała robić Lizette, jak już do was dołączę? Pomoże nam z wiedźmami.
Przez pomoże masz na myśli będzie walczyć? Owszem. Musimy pokazać wszelkie przeszkody, które staną na drodze. Może i zetnie potrafi śpiewać, ale jej magia stanowi cenne źródło mocy. W takim razie ja też będę walczył. A? Obiecalni, Zed. Znajdziemy sposób, żeby uratować mieszkańców Micy razem. Jeżeli zadanie wiedźmy ma temu służyć, to ja też chcę walczyć. Alto. Twoja odwaga jest godna podziwu, Alto. Jednakże 9 regiment to elitarny zespół, na który składają się jedynie najbardziej zabawieni w rycerze. Amator taki jak ty jedynie by nas powalniał. Ale nie skończyłem. Nie tylko przeprowadzimy egzamin wstępny, konkretnie jutro, do 9 regimentu. Z pewnością będzie tam wielu wyszkolonych żołnierzy, którzy będą chcieli do nas dołączyć. Więc jeżeli chcesz stać się rycerzem, weź udział w tym egzaminie i pokaż nam, na co cię stać. Tak też uczynię. Ale to nie, to jest zbyt niebezpieczne. Egzamin wstępny, na którym co najwyżej dostaniesz trochę po papie, to zbyt niebezpieczne. Możesz zawsze iść dać się zabić. Przecież to nie jest niebezpieczne. Iwet. O, chcę dla ciebie walczyć. Uszanuj to. Ale... Wybacz, Iwet. Jeżeli chodzi o pomaganie innym, zawsze jesteś taki impulsywny. Chyba dobrze, co? No, z tym bywa różnie. Ani trochę. Cieszę się, że tak dobrze się dogadujecie. Przepraszam, dowódco. Mieszkańcy mi zostali przeniesieni do placówki leczniczej. Mama? Czy placówka lecznicza jest gdzieś w pobliżu? Tak, na północny zachód od zamku. Można tam przejść jedynie w wyznaczonych godzinach. Dziękuję. Możecie się tam udać. Zobaczcie tych, których musicie bronić, jak również rzeczywistość tego królestwa. Dobrze, ruszajmy, Alto. Jej. A mi to nie jest tak, że ich nie widzieliśmy do tej pory. To jest placówka lecznicza. Jest tu tyle osób. To okropne. To bardziej jakiś obóz, aniżeli placówka lecznicza. Gdzie jest moja mama? Tam, Lizet. Mamo! Ona wygląda, jakby strasznie cierpiała. A szlak, czemu? Czemu nasza wioska? Bo ktoś musi uratować świat i padł akurat na waszą 17-letnią dwójkę, czy tam ilu? Mamo! Nie płacz, Tomaszu. Mama wciąż żyje. Ale... Dla mnie ona jest martwa. Wow. Królowa ją naprawi, Tomaszu. Jakoś. Możemy jedynie modlić o boską ochronę Elka. Okej. To nie tylko Mita. Rozumiem, jak voice actingowy... w eventach pobocznych, no... Nie wiem, może kwestia przyzwyczajenia, ale znam sporo JRPG-ów, gdzie voice acting jest naprawdę w wyznaczonych momentach. Znaczy też nie ukrywam, że takie trochę dziwne, że tutaj sobie wrzucą, tutaj sobie nie wrzucą. I w sumie zastanawiam się, czy lepszy jest taki kompletny brak, czy kiedy postacie robią takie po prostu aha, soka, soda, jonej w ogóle. Takie, które kompletnie nie w związku z tym, co jest mówione. Jedno i drugie złe. Tyle ludzi zostało skrystalizowanych. Hilda, czemu to robisz? Bo chcę rozpierdolić świat jako wiedźmia zniszczenia. Czy potrzebuję więcej powodu jako wiedźmia zniszczenia? Z drugiej strony, Iwet nie chce zatopić całego świata.
Jeszcze nie stała się w żadnym Kyogre. Jest tu jesteś. Szukałam cię. Izet. O, widać to całe miasto. Aczkolwiek średnio mi się podoba to, jak wysoko tu jest. Izet, wybacz. A? A co? Masz to wszystko przez ten wisiorek ci dałem. No, ale tak nie mów. Gdyby nie on, pewnie byśmy umarli w Mitrze. Szczerze mówiąc, jestem ci wdzięczna. Wdzięczna? Wciąż nie wiem, czym są wiedźmy i boję się walczyć. Ale jako, że jestem wiedźmą, to być może uda mi się uratować mamę i resztę. Nie tylko ich. Wszystkich na świecie, którzy potrzebują pomocy. No i to jest prawdziwa empatia, a nie jakaś Hilda Brilda. Ja się właśnie czuję. Jesteś naprawdę silna. Dlatego będziesz przy mnie, prawda? Jeżeli uda mi się wygrać turniej mocy. Nie nakładaj na mnie presji, Izet. Jedyna słuszna Hilda była w trzech domach. Próbujesz się jakoś zastanowić, gdzie jeszcze była jakaś Hilda. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest Serge Zodiaku, ale to było jakieś 100 lat temu. Ale na pewno mi się uda. Zostanę rycerzem. Ale to wierzę w ciebie. To dobrze, bo ja w siebie nie. To będzie jutro, prawda? Idź już do łóżka. Tak, masz rację. Dobranoc, auto. Dobranoc. Nic tak dobrze nie działa, jak niewyspani na szansę wygrania turnieju. Chcesz zapisać? Jasne. Mój pierwszy zapis po prologu. Czy to odbędzie się egzamin? Trochę to pusto. Panie Klaus, to ja, Alto. Czy ktoś tu jest? Co tutaj przychodzi tak zana i się trze na cały tej... A, przepraszam. A, moja głowa. Za dużo, żebym wczoraj wychlał. Możesz się tak nie drzeć. Jasne. Czy jesteś jednym królewskich rycerzy? A? A kim ty jesteś? Nazywam się Alto. Ja... Przybyłem tu na egzamin wstępny do 9 regimentu. Ktoś tu miał się nie drzeć. To diabła. Miałeś tak nie wrzeszczeć. Robisz to specjalnie, prawda? Tak. Przepraszam, to nie było specjalnie. Naprawdę was nie rozumiem. Jeśli tak bardzo chcesz być rycerzem, to zamieńmy się miejscami. Chyba, że ty tujesz. Czy naprawdę nazywasz się jednym z honorowych rycerzy Regnum Trusty? Czemu wszyscy się tak drą? Nie widziałem cię od czasu Genny. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał znowu dzielić pokoju z kimś tak głośnym jak ty. Z wzajemnością. On nie ma na imię Steiner? Nie. Przynajmniej z tego co się orientuję. Zresztą na Steinera to bardziej mi wygląda Archibald. Z tej dwójki. Narażanie ciszy nocnej jest wystarczającym problemem, ale sprowadzanie z sobą damy jest niewybaczalne. Wręcz przeciwnie, co? O, rany, nie ma to jak zazdrosny i niepopularny frajer z chwilową nieorzechowy listopad. Ej, on tylko powiedział, że sprowadził kobietę, nie, że coś z nią robił. I tak wiem, że to prawie tak dobry mem, jak odprowadzę się cię do domu delikatnie. Ej, ale to... Chcesz skończyć jak on? Ja... O, to ten chłopak z tamtego dnia. Zagubiłeś się, chłopcze? Powiedziesz, że przyszedł na egzamin? Tak, chcę dołączyć do 9 regimentu.
A, irytujące. Jeden nie najbardziej elitarni sterzy mogą stać się członkami 9 regimentu. Wystarczy mi jedno spojrzenie na twoje cieni od kierączki, żeby cię odrzucić. Elitarnych? Masz na myśli odrzutów? Mówisz o sobie, Rusty. W każdym razie, jeżeli chcesz być cesarzem, to zacznę od służy. Nie chcę być cesarzem, chcę iść Lizet i uratować Mitę. Gdyby tylko istniało coś jak ścieżka kariery, tak wiecie, awansować schodek po schodku, żeby wreszcie zostać rycerzem. Marzenia zostaw sobie na noc, wiesz? Ej, Arki, słuchaj, ja idę się drzanąć się, zanim się zacznie egzamin, okej? Okay? Cieszę się, że cię tu widzę. Alto, Rusty, Archibaldzie. Pozwólcie mu wziąć udział w dzisiejszym egzaminie wstępnym. To jest. Tak na serio? Serio? Nasz Adel to... Wierzę w ciebie. Nie, macie, na pewno zdam. Słynne ostatnie słowa? Nie dołączałem tutaj, żeby opiekować się dzieciakami, wiesz? To poważna misja, Rusty. I tak ją traktuj. Tak. Czy to tutaj odbędzie się egzamin wstępny do 9 regimentu? Pospieszmy się i ruszajmy. Moja dzida czeka na trochę akcji. No weźcie, zaczynają się zbierać chętni. Rozpoczynajmy więc egzamin wstępny. Uczestnicy, przygotujcie się do bitwy. Spokaj sobie w pole. Ostatnie pole się to było jakoś nieprzyzwoicie popularne w okolicy, że tak to ujmę. Ach, chyba czas się pobawić z nowicjuszami. Obawiam się, że oni nie żartują z tą zabawą. To tak świeżelcza grupa. Zakończmy to szybko, Elchi. Ja się nie będę podtrzymywał. Pamiętajcie, żeby się poddać, zanim was bardzo skrzywdzę. Lekceważysz mnie? Nadchodzę! Walp? To było szybkie. Chora, no. To jeszcze większy głuptas niż ty, Archi. Wiesz, się rozgrywka po jakiejś godzinie. Przypominam, że gramy w grę Atlusa. Nie wiem, czego innego się spodziewałeś. Myślę, że twoje nędzne umiejętności wystarczą, by dzierżyć honor 9 regimentu? Jest tak silny. Potwór. A tam potwór od razu. Tchórzostwem jest uciekać stojąc twarzą w twarz. Nie jest tchórzostwem uciekać stojąc twarzą w twarz ze śmiercią. Nie, ja nie mogę się poddać. Let's go! Naszym celem jest być jebanym tryhardem, a przegrać nie możemy. Mój nóż jest napady szybki. Jeśli go nie unikniesz, to już po tobie. Stanki stab. 5 hitów, w sumie 14 obrażeń. Całkiem sporo. Wykaż się przed pająkami do Archibaldów, moją rękawicą i tarczą. Ostatnio jakoś często widzę ludzi korzystających z rękawicy jako tako. Jako broni. Anyway, jako że jesteśmy lekko niedowelowani względem naszej dwójki kolegów, to najlepsze co możemy zrobić to po prostu bić Rustiego od tyłu. Kto mi zabroni?
Innej sobie, tak, będę brał z tego od tyłu. Patrz, jaka potęga. 7 obrażeń. Trochę ekspa. Oni zresztą też są bardzo potężni. 1. Teraz ma counter, którego na szczęście na nas nie użył. Generalnie, jeżeli liczyć się na to, że tutaj da się cokolwiek sensownego zrobić, to przemyślcie swoje zachowanie. Podejrzewam, że jeżeli jakieś kompletnie idiotycznie turbo zjebane RNG by weszło, to można by przynajmniej jednego z nich pokonać, ale to jest bardzo, ale to bardzo optymistyczne założenie, bym powiedział. Tutaj jednak poziomy robią na tyle dużo różnicę, że nie ma co się na to nastawiać. Zwłaszcza w momencie, kiedy nasze skille im zadają po jakieś 7. Dają. Niestety to wyglądało prawie jak Dio. Dobra, wszystkie popierdółki praktycznie padły. Czemu on strzelił? Boję się. Wiecie co, tak wam powiem, że nie mogę być pewnym. Ale mogę tego nie wygrać, wiecie? Co o tym sądzicie? Mi to wygląda jak przegrana walka, ale może to tylko ja. Fajnie było tak mu chociaż to pół HP zdjąć, ale nie liczę nawet na to. Chyba, że Rusty mnie nie zabije teraz, co wątpię. Hej, mam 1 HP. Wystarczy. Nawet nie zbiłem mu pół HP. A, to już koniec. Sam wreszcie zaczynałem się bawić. Rusty, opuść siostrze. Dobrze, dobrze. A jest tak, silni są prawdziwi rycerze. Pozdaję się jako jedyna, ale to świetna robota. Cóż, oni się skupili na pozostałych. To tylko dlatego. Dostaliśmy całe... nic. Znaczy, ja wam powiem tak. Za nasze wysiłki dostaliśmy jedną rzecz. Pierdol. I to jak najbardziej zasłużone. Na początku było serze, ale po prostu ten dzieciak. I to były elity królewskich rycerzy. Żałosne. Rusty, sądzisz o umiejętnościach Alto? Okropne. Jedno w miarę ataki, co łatwego przewidzieć. Do walki z bestiami w lesie może się nadaje, ale nie do 9. Drugie strony jego ruchy są płynne i ma bystre zmysły. Powiedziałbym, że zdaje. On jako jedyny w tym miał ducha godnego do 9 regimentu. Wydaje się, że jesteś godzien, by mówić do ciebie po imieniu. Wybacz, Alto. Więc... tak, zdałeś test. Mianuję cię niniejszym rycerzem 9 regimentu. Jej, nie będziemy musieli zostać oddzieleni od naszej wodnej wiedźmy. Hej, gratuluję, Alto! Dziękuję, panie Klaus. Proszę, bez tego, panie. Jesteś teraz rycerzem regimentu.
Przepraszam, do Ostoklaus. Cóż, niech będzie to w takim razie twoje oficjalne witanie, Alto. Współpracujmy, aby uratować tych, których chcemy bronić. Alto dołączył do rycerzy 9 regimentu. Klaus dołączył do drużyny. Podobnie jak i Dusty i Archibald. Dobrze więc. Coś? Ktoś powiedział Risotto Nero? No bo skoro już po tym teście znajdźmy jakieś wiedźmy. Najpierw muszę poćwiczyć. Alto, Izet, chodźcie ze mną. Wiesz, musicie się trochę przyzwyczaić do walki. Co do tego treningu? Gdzie mamy iść? Lesia Naschód podobno agresują potwory. Udamy się tam i zajmiemy się nimi. Jakieś postępy w Triangle Strategy. Bez większych spoilerów jestem po drugiej takiej dużej decyzji, która dla mnie okazała się niedecyzją. Bo nawet przy idealnym wyborze odpowiedzi zostałem zmuszony do jednej konkretnej decyzji. Więc teraz mam duże ilości płonących pól zbożowych przed sobą. Tak w bardzo dużym skrócie. A jeżeli ktoś chce numerkami, to to jest bodaj jakoś 7 czy 8 chapter. To tak w bardzo dużym skrócie. Udamy się tam i zajmiemy się nimi. Zresztą ogólnie też wcześniej tak mówiłem o Triangle Strategy. Gra mi się jako taka podoba, tylko jest trudna jak dla mnie. Podejrzewam, że przez to, że za dużo przyzwyczajenie z Fire Emblema. Potwory w ostatnim razie są słabe. Idealne dla nowych nekrutów. Serio? Ale nuda. Na dziś to będzie wszystko. Archibald, Lizet i ja udamy się, aby poinformować jej wysokość o tych wieściach. Dusty, oprowadź Alto po koszarach i przygotuj się do misji. O rany, trzeba zapykować się ciekami. Słucham? Nie, nic, jasne, zajmę się tym. Mam wobec ciebie wielkie oczekiwania, Alto. Dziękuję. Ruszajmy. Nie gub się tam z tyłu, Alto. Nasza gromadka nieco się rozrosła. Na szczęście jesteśmy kompletnymi fajerami w pełnej do reszty, więc... Trzeba będzie grindować. A, bo to są koszary zespołu rycerzy. Koszary rycerzy? Niesamowite. A nie mam tutaj jakichś wielkich nadziei. Skakuj do środka. W środku też jest pięknie rany. Przyzwyczaję się. Tędy chodźmy. Hej. To już nie wygląda tak pięknie. O tej pory to będzie twój pokój. Masz wejga jak tylko zechcesz. Wygląda jak jakiś składzik? Daj spokój. Ten egzamin wziął się kompletnie znikąd. Ciesz się, że w ogóle masz jakiś pokój. Może być to nieco w kurzu, ale chyba umiesz sprzątać, prawda? Same jest osoba grana, więc upewnij się, że będziesz przygotowany i poczęty. I to było na tyle, jeżeli chodzi o opiekowanie się dzieciakami. Aż chyba pójdę się wykąpać. Aha. A, Pej, bym zapomniał. Twój mundur. Dostaliśmy rycerski mundur. Co to? Bez nadziei, ale zasady to zasady. Dobrze, będzie się strasznie czepia, jeżeli nie będziesz go nosić. Dziękuję, panie Asti. Płakam, nie mów tak, aż mi ciarki przychodzą. Jestem Rusty, bez żadnych panów. Jarki mamy tę samą rangę co ty, więc odpuść sobie z tą formalnością. Ale... Dobra, słuchaj, to jest rozkaz. Nakazuję ci mówić do mnie Rusty. Rozumiem, Rusty. W porządku.
Cóż, to ma na tyle. Znacie jej to dzieciaku. Jako, że ostatnio trochę intensywnie to ogrywam, tak by the way. Cześć sobie. To jeszcze co do całego strategy, to też nie chciałbym tutaj mieć jakichś za bardzo spoilerów z gry, bo przechodzę ją wyjątkowo jak na swoje standardy na ślepo, na zasadzie, że nawet próbuję sobie nie szukać jakichś rzeczy związanych z mechanikami ani nic takiego. Więc na tyle, na ile mogę, to moje staram się unikać na potęgę. Także wiem tylko dosłownie tyle, ile zdążyłem przejść jako tako. Ale to mogę wejść? Jasne. Tak się zastanawiam, czy ona już teraz będzie tak cały czas chodzić w tych ciuchach, czy będzie miała coś na przebranie. Co jest? Czemu tak zdychasz? Tyle się dzisiaj wydarzyło. Masz rację. No pierwsze byliśmy z twoimi mieszkańcami wioski, ale teraz jesteśmy królewskimi rycerzami. Ano. Są magiczne ubrania. To w sumie zabawne. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę palnąć głupoty, więc się tylko upewnię co do jednej rzeczy. Bo jeżeli dobrze pamiętam, protagonista jest grany przez tego samego aktora. Tak, dobrze pamiętam. Jest grany przez tego samego aktora, co protagonista w Certain Magical Index, którego prawa ręka miała bardzo ciekawą właściwość niwelowania wszelkiej magii. Dosłownie wszelkiej. Zanim ktoś zapyta, tak, był incydent, w którym ktoś nosił magiczne ubrania. Dosłownie magiczne ubrania. I zakończyło się to dokładnie tak samo, jak można się spodziewać po japońskiej produkcji. A, za co mi dziękujesz? Mówiłem, że byłam gotowa, ale szczerze mówiąc, martwiłem się. Dlatego bardzo się cieszyłam, że walczyłeś po mojej stronie. Cieszę się, że to słyszę. Kiedy obserwowałam, jak podchodzisz do egzaminu, podjąłem decyzję. Będę bez ciebie tyle, ile tylko będę mogła. Jesteśmy w tym nowi, więc na pewno nie wszystko będzie szło idealnie. Od tego są save'y, pamiętajcie. Ale nie byłoby sensu tu być, gdyby wszystko miało... Nie byłoby sensu tu być, jeżeli nie chciałabym nic robić, o. Poprzednio zamierzała używać tylko 2% swojej mocy. Shaggy Lizard. Tak, masz rację. Sam ledwo dzisiaj sobie poradziłem. Będę musiał się bardzo starać, żeby jakoś za nimi nadążyć. Tak, musimy się starać, nowy rycerzu. Przynajmniej tutaj NG nie będzie nas upokarzać. Jest taki jeden obrazek, który idealnie oddaje moje uczucia w tej chwili. Czekajcie, niech ja tylko go wezmę. To ja, kiedy ktoś mi mówi, że przecież LNG nie będzie nas upokarzać podczas tej gry. Czy chcę zapisać? Jasne. Zapisywanie w moich JRPG-ach nigdy nie jest złym pomysłem. Zapisywanie w moich JRPG-ach od Atlusa tym bardziej nigdy nie jest złym pomysłem. A ja dam lepszy mundur niż to, co wcześniej nosiliśmy. Wreszcie wyglądamy jak jakaś porządna osoba, nie jak jakiś wieśniak. Oh wait. W porządku, jestem gotowy. A ten mundur...
Czy naprawdę coś takiego powinien nosić rycerz? Jest trochę zawstydzające. Czy ja wiem? Czemu to miałoby być takie zawstydzające? Nie widzę powodu osobiście. Chyba, że ktoś bardzo nie lubi chodzić w eleganckich rzeczach. Dzień dobry, Alto. Dosa Klaus cię... Co ty nosisz? Skąd to zdziwienie? Aż szlak. Możesz powinien go zdjąć. Przepraszam, po prostu nie spodziewałem się tego. To rycerski mundur, prawda? Idealnie na ciebie pasuje. Naprawdę nie musisz mi prawić komplementu. Wiem, że nie wygląda dobrze. No tak nie mów, naprawdę wygląda dobrze. Tak. Nie musisz być dla niej miła, bo i tak ci nic nie dam. Ale chodźmy. Nie wygląda aż tak źle, ale może to tylko ja. Dzień dobry. Ha. Każdy może jakoś wyglądać w porządnych ciuchach. Wyglądasz oszłamiająco, ale to... Naśmiewasz się ze mnie, Asti, co? Nie. O, Alto, Lizette. Dzień dobry. Dzisiejszą misją będzie pokonanie potworów we wschodnim lesie. Proszę, przygotujcie się zawczasu. Przygotujcie. W królewskiej stolicy znajduje się wiele sklepów, które przydają się nam, rycerzom. Co gadajecie, że ich poszedł się przedstawił odpowiednią osobą, Alto? To jest. Asti, weź go oprowadź. Biedny Asti. To co mnie za niańkę? Znowu mam go niańczyć. Dzięki, Asti. Nie żebym miał wybór. Chodź ze mną. Biorąc pod uwagę, że mamy jakiś zwykły Bóg wie jaki mieczyk jeszcze z wioski, to na pewno może się nam przydać opowiedzenie. To Centrum Lambert, główna ulica. Wow, ależ kreatywna nazwa na główną ulicę. Główna ulica? Wow, aż tu wielu ludzi. W początku też będę ciebie, niedługo się przyzwyczaisz. To jakich sklepów szukamy w kwestii zapasów dla rycerzy? Przejrzyj się mapie. Dostaliśmy mapę Lambert! To są dwa główne sklepy, o których musisz pamiętać. Zbrojownia Bianki sprzedaje broni i przedmioty zużywalne. Atelier Franca natomiast sprzedaje klejnoty zwane kulami. Uwielbiają nas tam. Wystarczy, że im powiesz, że jesteś rycerzem i pomogą ci bez problemu. Wróć do mnie, jak skończysz zakupy. Ja się tutaj wyluzuję. Jasne. Pomyślałby ktoś, że może być lepiej, jeżeli pójdzie z nami ktoś bardziej doświadczony, ale... Ej, uwaga, po czterech godzinach... Możemy wreszcie robić coś bardziej luźno niż gra nam każe. Mamy jakiś actually wybór. Tutorial, samouczek, królewska stolica. W królewskiej stolicy znajduje się wiele placówek, które mogą nam pomóc w stacie naszych przygód. Za pomocą kursa wybierz się do której okazji chcesz się udać. Możemy otworzyć menu. Po 4 godzinach możemy otworzyć menu! Widać, że gra Atlusa. Możemy otwierać menu za pomocą przycisku X. Możemy tam przeorganizować swoje jednostki i wymieniać ekwipunek. Wee. Ogólnie są 4 główne miejsca, do których możemy się udać w tej chwili, tak jakby. Przy czym 2 są zablokowane. Najpierw pójdźmy do zbrojowni Bianki. Dobry! O, to też go nie znam. No wyrysasz? Tak. Niedługo nie będziesz taki nowy. Nazywam się Bianka. Pracuję tu dorywczo. Dorywczo? Ale skąd nazywa się zbrojownia Bianki? Właściwie podróżuję po świecie i... To tylko praktycznie to ja
zawadzę ten sklep. Wiedziałem, że dowiem, że mogę zmienić nazwę tego sklepu. Wow. Właściciel wrócił takie, ale gdzie jest mój sklep? Nasz sklep. Tam fajnie tak działa? Dokładnie tak. Mamy to wszystko. Zbroje, bronie, akcesoria, przedmioty. Jeżeli będziesz w okolicy, to zachodź się do nas śmiało. Tutaj jest sklep kolowy. Możemy kupować przedmioty dla swojej drużyny, jeżeli wybierzemy kup. Przedmioty, które nie są używane przez naszą drużynę, trafiają do składzika. Przedmioty z składziku mogą być wyekipowane z poziomu ekranu ekwipunku. O Jezu, przypomniało mi się, jak chujowo się ekwipuje przedmioty w Castlevanii. Czemu oni to tak rozwiązali? Nie chciałem sobie tego przypominać, a to już sobotę. O ile nie dali mi jednak magicznie roboty na sobotę. Jeśli wybierasz opcję zakup do składzika, to przedmiot zostaje tam natychmiast umieszczony. Możesz używać jednej przedmiotów, które masz wyekipowane, więc pamiętaj, aby się odpowiednio przygotować. Kup spowoduje, że przedmiot zostanie kupiony i wyekipowany bezpośrednio, a zakup do składzika wyślę go na zapas. Sklep zamknięty z powodu choroby. Jeżeli apteka byłaby zamknięta z powodu choroby, to można byłoby powiedzieć, że cierpi na niedobór witamin? I to chyba najważniejsze z tego. A, jeżeli chcesz sprzedać przedmioty, które otrzymasz z pokonanych przeciwników, to możesz je tutaj też wymienić na pieniądze. Na przykład takie jak te pijucze mięso, które masz ze sobą. Jedyne co możesz zrobić z tymi przedmiotami to je sprzedać, więc nie powstrzymuj się. Jak tylko wejdziemy do sklepu, to ga z automatu daje nam opcję sprzedaży wszystkich przedmiotów na wymianę, co jest bardzo miłe akurat. W tym przypadku było to całe 480 i zobaczmy co możemy tu kupić. Domyślam się, że będziemy mieli no trochę lepszy miecz. I na pewno nim nie pogardzę. Tak. Stare przedmioty generalnie bym powiedział, że lepiej sprzedawać. A i żeby nie było wątpliwości, ktoś coś wyżej pisał o wkładaniu orbów do ekwipunku. Chciałbym zauważyć na czwartą cechę tego miecza po atakach i celności. Nie, to wcale nic nie sugeruje. Czy ta laska jest duża? Prza 17-18. Nie jest warta 700 golda. Tego się będę trzymał. Dla naszych rycerzy podejrzewam, że nie będziemy mieli obecnie lepszych rzeczy. Nope. A pytanie, czy możemy pancerz lepszy kupić? Leather vest plus 2 plus 2, no to już się jak najbardziej opłaca. Lizette chciałbym wierzyć, że nie będzie musiała. Chociaż to też jest plus 2 plus 2. Dobra, niech będzie. Już prawie nie mam kasy, wyśmienicie. Czy masz dla mnie jakieś dobre rady? Przedmioty i zbroje nic nie znaczy, że ich nie wyekwipujesz. Wow! Dziękuję za dobrą radę. Nie wiem, co ja bym bez tego zrobił. Idź chuj, Bianka. Jak tam Atelier France? Witam. Witam. Pan chłopak imieniu Rusty kazał mi to przejść. Znam Sir Rusty'ego. Sir Rusty'ego? Ten to dopiero by się skrzywił, jakby to usłyszał. Nazywam się Franc i jestem właścicielem tego sklepu, a to moja córka Rena. Miło cię poznać. Nazywam się Alto. Bardzo miło państwa poznać. Co mi przypomina. Będę teraz, mam wrażenie, za często nawiązywał do Triangle Strategy.
Jedna z postaci tam nazywa się Gustadulf. Jeżeli ktoś zna historię, to z automatu się to będzie ze Szwecją kojarzyć. Czy to są jakieś klejnoty? A to nie słyszałeś nigdy o kulach? Nie, to mój pierwszy raz. Pozwól więc, że wyjaśnię. To specjalne klejnoty zwane kulami. Różne dziwne efekty. Znane są jako klejnoty tajemnic. W stolicy używamy ich, aby spalać ognie i oczyszczać wodę. Ja i mój tata wkładamy kule do broni. Pech! Wkładacie je do broni? Po włożeniu kuli do broni zyskuje ta broń nowe właściwości. To tak w ramach podarunku. Kula celności, kula ataku. Naprawdę? Nie macie. Mamy ich naprawdę sporo. Nasze sklepy sprzedajemy wiele różnych kul. Kupuj co tylko zechcesz. Tresy to jest jedna z tych serii, które muszę kiedyś jakoś sensownie ograć, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że na to trzeba poświęcić tyle czasu. Jak to było? Ej, 120 godzin. No, wreszcie przyszedłem pierwszą część tej 10-cyklowej sagi. Gdzie nie można żadnej gry pominąć, bo wszystkie są ze sobą ściśle powiązane. Możemy kupować klejnoty zwane kulami w Atelier Franca. Można je wkładać w broni, aby uzyskać różne efekty. Można je flipować z poziomu ekranu menu. No ja pamiętam, że któreś trailsy odpalałem, tylko nie pamiętam. Cold Steel któreś chyba, tylko nie pamiętam w tej chwili, które. Wszystkie bronie mają gniazda i ilość kul, które możemy włożyć, zależy od ilości gniazd. Niektóre bronie są potężne, ale mają mniej gniazd, a słabsze bronie mogą mieć więcej gniazd. Ilość gniazd zależy w 100% od broni. Spróbujmy włożyć jedną z kul, które dostaliśmy do naszych gniazd. Ogólnie nasz kolega sprzedaje nam tylko kulę celności i ataku. Biorąc pod uwagę, jak to rzeczywiście wygląda, to chciałbym zobaczyć. Na pewno będę chciał Alto dać kulę ataku, to tyle wiem. I z tego co widzę, to parę orbów jeszcze by mi się przydało. Najlepiej tak dla każdego. Tylko nie wiem, czy mam tyle kasy. Teraz się przekonamy. Mogę kupić 4, więc powinienem mieć chyba dla każdego po jednej. I brakuje mi 5 golda, żeby kupić jeszcze jedną, by the way. Dobra, zróbmy tak w takim razie. I wszyscy mają teraz dokładnie tyle, ile trzeba. Essa? Kule tam cynalna energia w skrystalizowanej formie. Skrystalizowanej? Czy ktoś powiedział skrystalizowanej? Hilda! Przynajmniej tak mówią. Ludzkie emocje tworzą całkiem ładne kamienie. A zadaniem rzemieślnika kul, takiego jak ja, jest polerowanie tych kamieni. To nie, bo chcę polerować kulę. Mam flashbacki do jednego z memowych filmików z Persony. No bo jeżeli chodzi o zakupy, to tyle. Okej, chyba już oganiam to niańczenie. Dalej. Chyba nie, jednak nie dalej. A? Co za sklep? Ogromna kolejka. To... Nigdy się nie nauczę, czym jest Pacey. Zawsze mam ochotę powiedzieć, że to piekarnia. I zawsze się mylę. To największa cukiernia w całym cholernym mieście.
Just Dizzes. Oh my. Oh my. Dostała ostatnio cudowną opinię w znanym przewodniku w Just Dizzes pana X. Nie, nie mam zamiaru. Przynajmniej nie tak na szybko. Słodka zemsta. Hej, w sumie nawet pasuje. Słodka zemsta pana X. A czy cukiernie sprawdzają tłumy? Cóż, coś takiego może się dziać chyba tylko w stolicy. Nie no, pan X to przecież znany zbrodniarz wojenny, który korumpuje roboty. Haha, tak. Choć wciąż nie zdaję sobie sprawy z zagrożenia kreczycha na zewnątrz. A, zbliża się czas. Chyba nie imię jeszcze do twojego pokoju, zanim wyruszymy. Jasne. Możemy udać się do pokoju Alto. Ale tylko zaraz nim. A, powinien zapisać się wszystko, co się wydarzyło, zanim udałem się w podróż. A w pokoju Alto możemy zapisywać swój postęp i odnawiać sobie wiedzę o wydarzeniach w danej historii. Zapisywanie jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że to gra Atlusa, więc należy to robić jak najczęściej. My poza to, że do tej pory szło nam całkiem dobrze, nie oznacza, że będzie tak nam szło zawsze, więc razem mieć to na uwadze. I tak, mówię to z doświadczenia. Bo generalnie ja ze Stellą mam jeszcze doświadczenie na ładnych parę godzin do przodu, więc to nie jest tak, że kompletnie nie wiem co jak. Więc jeżeli mówię kiedykolwiek, że przychodzę na ślepo, to od pewnego momentu, żeby nie było. Czasem pierwszą misję, możesz się bardzo postarać. Nie, tam nie może być aż tak depeda. To tylko jakieś zwykłe potwory w lesie. Przepraszam, że musieliście czekać. A, nic nie szkodzi. Ukończyliście swoje przygotowania? Tak, chyba. Zbliża się wschodni las. Chciałbym już wyruszyć, ale... Chodź, nie zbliża, tylko jest niedaleko. Siędzi pijana, bo nie spełnia rozumu. Ale to czy jesteś mentalnie przygotowany? Tak. Wygląda się na przerażonych na śmierć. Swoją drogą, Alto. W tym zespole rycerskim nowicjusze dźwigają wszystkie torby swoich starszych. Dzisiaj dostąpił zaszczyt noszenia moich. To jest. Nasty, nie okłamuj swoich rówieśników. Co? Okłamywałeś mnie, Nasty? Niesamowite! A, daj spokój, to tylko mały żarcik. Daj kosmonaucik. Jeżeli chcesz coś żartować, to przynajmniej pozwól sobie na jakieś zabawne. Ciebie to zabawne żarty omijają na kilometr, Archibaldzie. Nawet nagie dziewczyny nie potrafią dopowiedzieć uśmiechu na twoją twarz. Nagie? Co ty gadasz? Jesteśmy w otoczeniu damy. On jest rudy. On nie ma duszy. Ej, w sumie nawet fryzura tak podobna do Ferdinanda von Egira. Ej, widzisz, ona się śmieje. Jakim cudem ten regiment ma utrzymywać dumę i honor, kiedy tu jesteś? Ja tylko chciałem odrobinę zwrócić atmosferę, żeby poczuli się tutaj mile widziani. Naprawdę wszystko będzie ok. Martw się o siebie, Alto. Są kompletnymi przeciwieństwami, ale można też jednocześnie na nich liczyć. Ruszajmy więc. Uważajcie na siebie. Wee. Podczas czasu na misję ty i twoja drużyna będzie udawać się w świat i fabuła będzie posunięta naprzód. Po wybraniu opcji wyruszenia opuścisz królewską stolicę i przygotuj się w sklepach i placówkach, zanim tam wyruszysz. Granie po wyruszeniu, no ale dzieją się już jak takie rzeczy, tak? Jest namysowana nowa ścieżka.
i mam na weselkę. W tym wypadku jest lasek. Znowu lasek. Ale to pamiętasz, że mam się udać, prawda? Idziemy do ostatniego lasu. To jest. Na mapie świata mogą pokazywać się różnego rodzaju zdarzenia, o czym pewnie dowiemy się w swoim czasie. I żeby dostać się do celu, musimy podróżować po tej mapie. Są różne ikony. Żółte ikony rozpoczynają wydarzenia związane z fabułą, a czerwone ikony rozpocznie walkę. Przemieść się Alto da czerwoną albo żółtą ikonę. Zielona ikona to jest kreska stolica, do której mam dostęp zawsze. Więc to też nie to, że wyruszymy, nie oznacza, że nie możemy wrócić, tak? Więc o tyle dobrze. Do naszej wioski niestety wrócić nie możemy. Więc naszym jedynym celem, do którego możemy się udać, jest w tej chwili wschodni las. W tym możemy trochę zawalczyć. Na razie powiedzmy w boru nie ma aż takiego, ale z czasem będziemy mieli trochę więcej rzeczy do roboty. I też było zwrócone uwagę, że czas ruszy naprzód, więc to też jest rzecz, która istnieje w tej grze i o której warto pamiętać. To o tej miejscówce zdawano nam raporty. I oto i nasi przeciwnicy. Gobliny i orki. Aż się cieszą, że nas widzą. Aż wiele potworów. Ale nas jest tylko garstka. Ale mamy silnych sojuszników. A to i ten. Jeżeli poczujecie, że zbliża się niebezpieczeństwo, to uciekajcie natychmiast. To prawdziwa walka. Jeżeli stracicie czujność, to możecie stracić też swoje życie. Okej, nara. To jest. Nie pozwolę, by Sach nie patrzył w ogóle, da? Muszę stać się silniejszy. Czemu mam wrażenie, że to są słowa, które zazwyczaj padają w kontekście tego protagonisty, który zbaczy na złą stronę mocy? Nie mogę pozwolić, by Sach nie powstrzymywał. Ej, podoba mi się twoje podejście. Mi się to podoba. Ty pracuj ciężko, a ja sobie popatrzę i się zrelaksuję. Nasze miejsce jest wyeliminować się potwory w wschodnim lesie. Przygotujcie się do formacji bojowej. Jeżeli dobrze pamiętam, to dostaniemy też krótki tutorial, jeżeli chodzi o to, kto ma jakie role w naszej drużynie. Najpierw mamy jako tako, powiedzmy, przygotowanie do misji. Przygotowanie do misji? Tak, przygotowanie do misji. Biorąc pod uwagę, że mamy tylko 5 członków drużyny i 5 miejsc, to za wiele nie mamy w tej kwestii do powiedzenia. Możemy sobie polatać trochę po tym, kogo mamy, jakie mamy statystyki, kim są nasi przeciwnicy. Większość z przeciwników jest w miarę słaba. No to orki mają czwarty, ten pewnie jest silniejszy, no ork lider ma 5. Biorąc pod uwagę, że nasi rycerze są raczej silniejsi niż słabsi, to raczej lepiej by było zostawać większość roboty Alto i spółce, ale jednocześnie wiadomo, że nie możemy sobie aż tak bardzo na to pozwolić. To jeszcze bym tylko szybko zerknął misja. O właśnie, bo tutaj też się pojawia to, o czym wcześniej mówiłem. Czyli mamy specjalne warunki w ukończenia danej misji, żeby zyskać bonusy. Alto musi pokonać przynajmniej 2 przeciwników i Lizette musi pokonać przynajmniej 1 przeciwnika. Pokonać w sensie zdjąć mu hapeki do zera. To ile kto wcześniej zdejmie hapeków jest kompletnie nieistotne i bez różnicy. Ważne, żeby ta osoba wykonała ostatni cios. Celem misji jest pokonanie wszystkich przeciwników, celem przegranej, warunkiem przegranej jest Alto, który polegnie. Lecę go. Przestał mi się z jakiegoś powodu zaciął podgląd gry i trochę mnie to niepokoi. Ale dobra, let's go. Nie ma co zwlekać. Hmm.
Nasza pierwsza poważna misja tak naprawdę. Zajmę się tym. A to teraz od Rastiego. Jest mi strzem sztyletów, który posiada trzy bardzo daleki zasięg poruszania się. A jego tory są dość częste i może poruszać się dalej niż większość jednostek. Może wykonywać zarówno ataki z bliska sztyletami, jak i rzucać nimi na dystans. Rzucanie zadaje mi obrażeń im dalej jest od celu. Jako, że jest bardzo mobilny, to dobrze jest tylko mieć na przednich liniach frontu. Przez to mają na myśli, że jego movement to jest 6, więc naprawdę sporo może przejść tak zwanym międzyczasie. No i też widać, że każda pojedyncza walka nie daje nam jakoś specjalnie wiele. Ale to Livet. Obserwujcie moje ruchy i patrzcie, jak walczy prawdziwy rycerz. Klaus dowódca jest dobry we wszystkim. Wow! Jego włócznia ma zasięg dwóch kratek i może trafić dwóch przeciwników na raz. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy przeciwnika przed sobą i dwie kratki przed sobą, to włócznia może je trafić obu na raz. Ma on dość szeroki zakres umiejętności, począwszy od ataku, skończywszy na leczeniu. Klaus może robić potok wszystkiego, przez co jest prawdziwym przywódcą drużyny. To znaczy, że go zaraz stać nie będzie za łatwo. Znaczy, to może być też bardziej w stronę, że jest jackiem wszystkich statystyk, a królem żadnej. Chociaż niby to Excelsior Everything sugerowałoby, że jest inaczej. Ja, Archibald, pójdę naprzód. Archibald, jak zapewne można się domyślić, po wyglądzie taki stereotypowy tank, który jednocześnie potrafi zadawać sporo obrażeń. Nie jest on zbyt mobilny, ale jest za to bardzo wytrzymały. Posiada też umiejętność obrońcy, która pozwala mu chronić innego sojusznika. Może on stanowić tarczę naszej drużyny. Szczerze mówiąc, jak słyszę czołgista, to od razu mi się kojarzy określenie tanki, które niekoniecznie jest pozytywne. Ja też chcę się przydać. Lizet już wcześniej mieliśmy okazję używać, ale dostajemy teraz prawdziwy tutorial. Lizet to wiedźma i może używać swoich zaklęć, aby pomagać drużynie. A Splash atakuje przeciwników wodą, a Heal leczy sojuszników. Ona sama jest za to podatna na ataki, więc trzeba uważać, gdzie się umieszcza. Teraz czy w tej grze... Chyba nie było. Nie było, czy były? Ona jest wiedźmą, to oni na nią polują. Nie do końca. To na niej było w pokazywanie zasięgu wrogów, prawda? Nie, to jako takie... Jako tako nie mamy polowania na wszystkie wiedźmy, tak? Cztery wiedźmy są nam potrzebne jako, powiedzmy, te do wykonania hymnu. Jest jedna zła wiedźma, którą jest Hilda. Jest tu wiele różnych typów ziemi, trzeba być ostrożnym. Poruszanie się po trawie albo po wodzie może zmniejszyć nasz zasięg ataku, nasz poruszania się. Niektóre kratki mają też wpływ na samą walkę, na przykład krzaki sprawiają, że mam więcej obrony i szans na unik. Takie typowo, powiedzmy, strategiczne RPG-owe rzeczy. Jeżeli najedziemy na jakąś kratkę, to w rogu nam mniej więcej pokaże, jakie ona daje bonusy. Na przykład w rzece mamy mniejszą szansę na uniknięcie rzeczy. Jasne, ja mógłbym chcieć, żeby był jakiś przycisk do tego, do pokazywania tych zasięgów wroga. To teraz za cholerę sobie go przypomnieć nie mogę. Nie to. Okej, czyli najwyraźniej coś źle kojarzę. Dobra, ruszmy się tutaj na razie, bo i tak bezpiecznie będzie chyba zaczekać, aż oni do mnie podejdą. Ależ pięknie trafił.
Okej, czy oni chcą do mnie poprawić? Heavy Sake. Czy będzie aż tak heavy? 12? No trochę, trochę heavy, nie powiem. Ale też nie ma tageli. Czy on porzuca na rzekę jaskę? Bo to jest taki cool i w ogóle. Dobra, pytanie za 100 punktów. Ile mu zadasz? 25, czyli... Dużo, ale niewystarczająco, żeby... go zabić. A to jest dla mnie najważniejsze tak naprawdę. Bo z ważnych rzeczy jest to, że chcę wbić po te 2 kile na... Znaczy 2 kile na protagoniście i 1 kila na tym. Na Lizet. Teraz i sobie może tam tego gobliny zabić. A, dostaliśmy jego ucho. Oj, ucho goblina. A Lizet, czy jesteś w stanie zabić jego? 24? Bez problemu. No i dawaj, Lizet. Lizet już generalnie nie musi zabijać. To jest pozytyw. Przydałoby się generalnie, żeby wciąż coś tam jako tako robiła, ale zabijać nie musi. Range 1, 2, o jedną klatkę za daleko. No dobra. Albo cię w tę stronę, żeby nie umierać. A już pięknie on tego unika. Rusty wygrywa, robiąc absolutnie nic. Giga Chad. A, podejdźmy do Dabinę. Bo chciałbym, żeby oni zaczęli iść moją stronę generalnie. Wiadomo, że powiedzmy walka naszymi rycerzami nie jest jakaś super efektywna. 6. Dobra, let's go zaatakuj. I... czy ty masz jeszcze ruch? Masz jeszcze ruch. To wejdź z powrotem. Jak dobrze pójdzie to ten, to Alto zaraz będzie mógł go po prostu dobić. Dobra. Ile zadajesz? Zadajesz 11, a Double Slash zadaje 20. To weźmy Double Slasha. Następny atak też wtedy powinien go dobić, jeżeli dobrze liczę. Ty weź tutaj podejdź. Na pewno nie chcę w miarę możliwości... żeby Lizę zabijała tego goblina, więc po prostu podleczę. Tak, zdecydowana większość tej walki to coś czuję, że będzie po prostu wyczekiwanie na lepsze czasy tak zwane. O, dobra. Ten ork już podchodzi. Nie będzie mi wiele robił. On... strzelił Lizet. Tego się nie spodziewałem. A że Lizet jest trochę mało wytrzymała, to już zupełnie inna sprawa. Weź mu walni. Te jeden XP, kiedy dostaje za każdą walkę, mnie tak boli. Dobra, weź zaczekaj. Ty weź dobi, to będzie pierwszy z dwóch. O ile trafię. Okej, trafiłem. Nie było to optymalnie taktycznie zagrane, to na pewno. To wciąż wygląda jak woda dookoła. W momencie, kiedy mamy wodę tutaj jako tako, to... ciężko mi się trochę z tym zgodzić, w sumie. Jarka. Ale to tak naprawdę potrzebuje zabić jeszcze głównie tego orka na górze. Ach.
Bo on nie będzie do mnie podchodził, prawda? A chyba jeszcze będzie uciekał wręcz. Czy oni kiedykolwiek planują trafić Rustiego? Czy Rusty będzie dosłownie nieśmiertelnym dorsztankiem? Weź wylecz, Lizet, tak na wszelki wypadek. Dorsztankowanie w Fire Emblemach jest takie zabawne. To jest tu i nic nie rób. O nie, jeden obrażeń. Jak ja to przeżyję? Goblina... Akurat biorąc pod uwagę, że to strzelę, to wolę go dobić chyba mimo wszystko. No i dobra, zostanie teraz już praktycznie sam ten lider tutaj. Czy jestem w stanie go zabić z plaszem? 24, idealnie. Essa. Poziom może? Fajnie wpaść. Co mi da też trochę tego expa. I oddam mi manę, to głównie. O, on tam teraz będzie siedział, prawda? Tak. Teraz godzina czekania na turę. Najgorsze uczucie chyba. Mówię, najgorsze w tym chyba jest to, że chciałbym mimo wszystko, żeby inni dostawali te? Żeby inni dostawali... Expa? O Boże, tu jest dziesiątka wysokości aż. Czyli będę musiał tam wejść na samą górę. Ale chodź to. Się źle ustawiłem trochę, ale... Przeboleję. Ja blisko mogę podejść, żeby przywódca orków do mnie nie podszedł. To jest pytanie na dziś. A to się źle ustawiłem. Ta mnie nie atakuje? Ciekawe. Rusty, kurwa, przestań, bo aż mi głupio. Czy mogę go... Nawet tym go nie mogę, holy fuck. Stresujące. Dobra, to będzie drugi z warunków do misji. I teraz powinniśmy mieć oba te dodatkowe warunki spełnione. Poprawcie mnie, jeżeli się mylą. Misje. Jop, oba wyczyszczone. Więc teraz jedyne, co mi pozostało, to upewnić się, czy przypadkiem Alta mi nie zginie. Mogę też przy okazji je trochę podekpić, Lizet. Ja nie mana się regeneruje między walkami, więc mogę w miarę bezpiecznie robić to, co teraz robię. Więcej expa! Teraz można uciec. Nie! O mój Boże, raz i oberwał. To koniec. Gaj jest przegana. On przez to dosztankować. Tak się nie robi. Ja mam zostanie HP po tym. To jest chyba 19, a Rusty chyba go bił za 19. Kurwa. Unlucky. Jeżeli Rusty dostanie killa z tego, to większy expa przypadnie, dlatego nie chcę tego robić. A weź tutaj podejdź.
O nie, on ma większy szans na kryta. Najgorzej. Przypomnijcie mi jeszcze jedną rzecz tylko. Ty masz ile movementu, kolego? Jeszcze raz, ile ty masz movementu? 5, czyli raz, 2, 3, 4 i stąd powinien mieć... On nie ma many, żeby tego użyć, czyli będę musiał się Klausem ruszyć. Ale dobra, i tak powinienem być w stanie w takim razie zejść, to tak. Dobra. Nasz ekipadek weź się osłoń. Ty się przesuń. Ty skończ turę. Znaczy ogólnie ja jakoś powiedzmy też... Jeżeli gra daje powiedzmy wybór graczowi odnośnie tego jak ten... Wow. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Pajocul, 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 pajocul. Wiecie, co, z czego bym się najbardziej uśmiał teraz? Jakby kolega Śmieszek krytnął mi alto i alto by umarł. Okej, tak też może być. Jest poziom, jest poziom. Już nie z 37. Przepraszam, ale wszystko popsułem, wiem. Misja zakończona powodzeniem. Warunki poboczne zgarnięte. Dostajemy dzięki temu też dwie nowe broni, czyli od Majstera i Debut Staff. Zawsze jest tak, że każdy specjalny warunek daje jakoś tam jedną konkretną nagrodę. W tym przypadku są to dodatkowe bronie. Różnią się one od tych, które mamy obecnie, tym, że mają dwa sloty. I podejrzewam, że albo mają podobne, albo nieco gorsze staty, ale to trzeba by zobaczyć. Misja zakończona. Wszystkie jednostki, wracam z pola bitwy. Udało się. Trochę. Ach, jestem padnięta. Dobra, robota. Poszło szybciej niż myślałem. Ale to Lizette. Jak na waszą pierwszą walkę to było całkiem zdumiewające. Well, nie była to nasza pierwsza walka. Serio, to naprawdę niesamowite, Alto. Dzięki temu mogłem się trochę w poleniu chować. Rusty, dusisz mnie! Jest tutaj wielki potencjał. Doświadczenie pomoże ci tylko dalej się zwiedz. Jak na pierwszy raz, to całkiem nieźle. To i też świetnie poszło, Izet. No trochę bezużyteczne. Nieprawda. Cóż, twoja technika nie jest zbyt silna, ale twoja magia... To było naprawdę niesamowite. Magia jest cudowna. Naprawdę? Poznanie ciebie po naszej stronie jest naprawdę bardzo cenną rzeczą. A się cieszę. Dobra robota, obydwoje. W kwestii dzisiejszej misji to było na tyle. Nasza ekspedycja w celu poszukiwania kolejnych wieści rozpocznie się jutro. Przygotujcie się do niej. Wracajmy do stolicy. Ojej, pierwsza poważna misja ukończona. Spójrzcie, cała wesoła ekipka. Radośni towarzysze broni i w ogóle. Na dziś się rozchodzimy. Nasza następna misja rozpocznie się jutro. Odpocznijcie. Ta jest. Dobra, idę sobie znaleźć jakieś panienki. Wow, nawet się nie kryje.
Nadzie, ale to... Ja nie muszę szukać panienek, mam jedną. O wilku mowa. O Jezu, jestem taki padnięty. Ja też, mięśnie mnie strasznie bolą. Idźmy dzisiaj wcześniej spać. Ja was tam dzisiaj dopkoję. Co to znaczy, że mogę grzecznie i kulturalnie wrócić do pokoju i zapisać? Powinienem wcześniej spać. Powtarzam to sobie tak regularnie, że to jest niesamowite. O, zaraz lepiej. A, tutaj spoko, Lizet. Przypisz jakiś staruszek w barze. Ale ta herbata z mlekiem jest taka dobra. Szczerze mówiąc, nie próbowałem nigdy herbaty z mlekiem i nie jestem pewien, jak to dokładnie działa. Ja mam zawsze jeden ogromny problem, jeżeli chodzi o chodzenie spać wcześniej. Położę się spać o takiej 22. Wstaję o północy. Hold up. Hold up. Tak samo jak sobie utnę jakąś drzemkę za dnia, to jest tak. O, zdrzemnąłem się godzinkę za dnia. 23 idę spać. O, pierwsza wstaje, trzecia wstaje. Kurwa. Nie da się drzemać. Zawsze chcę czegoś takiego po tym, jak tak się poruszę. Już dzisiaj był ciężki dzień. A właśnie, panie, zapomniałem. To te wspaniałe, cudowne ciastka z piekarni Regenborgen? Pamiętam, że mówiłem, że chcę spróbować trochę smakołyków z cukierni z stolicy. Wstać o 6. Patrzcie, jacy budżuje wstają po 6 albo o 6. Widziałem je, jak akurat sobie wychodziłem, więc wziąłem trochę ze sobą. Te mi obrony inżynierki. One nam czy jakoś chyba w lutym wypadają? Tak mi się wydaje. Mogę naprawdę? Zawsze chciałem ich spróbować, odkąd widziałem je w słodkiej zemście, pana X. Zaraz mnie zczerstwieją. Podwyż to spróbuję. Okej, ja też się skuszę. Pytanie, co zrobię, biorąc pod uwagę, że mieli całe trzy ciastka. Co z pozostałym trzecim? Ale piechoty! Pan X jest naprawdę surowy, ale do tej piekarni 5 gwiazdek i już rozumiem dlaczego. Podzielę na pół. Tak się nie robi. Czy one się jakoś różnią od tych, które ty robisz? Co ty gadasz? Wstaje dzień i noc. Na pewno używają tylko najlepszego masła i mąki. Poza kolorem nie widzę żadnej różnicy. Czy to już zakrawa na leczenie kubków smakowych albo COVID? A co jeżeli Alto tak naprawdę choruje na COVID? I dlatego nie czuje różnicy? Albo Alto, nie zasługujesz. Sama zjem resztę. Jasne, jasne, kupiłem je dla ciebie. Dzięki, ale... Czemu? Co, nie mogę po prostu ciśka komuś czegoś kupić? Cóż... Ostatnio mam strasznie szalone czasy. Nie mieliśmy chwili, żeby się relaksować. Ja sobie pomyślałem, że chciałabyś może coś przegryźć, żeby się odstresować. Teraz jak mówisz, a potem to będziesz mówił, że o, przytyjesz, o. Nie, serio, dzięki. Jak kakaowe ciastko może smakować tak samo jak myślane? Zdziwiłbyś się? Widywałem już nie takie cuda. Zatem to bardziej chyba chodziło o to, że Alto porównywał podobnego typu ciastka z tej piekarni i z ten i te, które robiła Lizet. W sensie, że na przykład jakiś typ ciastka do tego, który robiła Lizet, a nie, że różne typy ciastek do siebie.
jeszcze bardziej chodziło o różnicę w jakości składników, aniżeli o różny rodzaj produktu. Cóż, nie jest to stres, ale coś się stresowałem. Odkąd się zaczęło to dla mnie pierwsza chwila, żeby odpocząć chwilę i zaczerpnąć oddechu? Cieszę się. Ale nie powiem, reszta ludzi w 9 regimencie jest strasznie dziwna. Ano, bo my nie jesteśmy. Myślałem, że serzy będą poważni, kwestią jak święci. O, ty naiwna. Serzy święci, a to dobre. Ale póki co tylko do bossa klasy pasuje do tego stereotypu. Rusty jest strasznie nieogarnięty, a Archibald jest poważny, ale... Jest trochę... dziwny, co? Tak, ale... chyba dobrzy ludzie. Tak, też tak sądzę. Czy to tutaj nie brakuje czasem spotka visual novelkę? Well... Czekaj. Bo chyba mam coś idealnie na tą okazję. Na szczęście nie usuwam rzeczy ze źródeł. Nie no, JRPG mają to do siebie często gęste, że sprowadzają się do jakichś przegadanych sekcji. Podejrzewam, że podobną sytuację można by osiągnąć z tą, chociażby, nie wiem, z Personą. Zwłaszcza 3 Portable, gdzie w większej sekcji jest taka visual novelkowa. Jutro się wdrażamy w podróż, aby znaleźć kolejne wiedźmy. O, jutro to będzie tylko jedna wiedźma, nazywa się Sayaka Maizono. Tak. Chodźmy z tym, bierzmy się do spania. Jutro znowu wstajemy wcześniej rano. Tak. Jutro też dajmy z siebie wszystko, Alto. Jak najbardziej. Jutro trzeba będzie zdecydowanie dać siebie wszystko, żeby nie zabić Sayaki Maizono. No aż tak źle nie będzie. Zresztą ja wielokrotnie podejrzałem. Ja Sayaki nie hejsę. Halo? Halo? No akurat finale są bardziej takie, powiedzmy, otwarte, w sensie, że można sobie swobodnie chodzić i tak dalej, tak? Stella Glory jest dużo bardziej taka, że po prostu mamy fabułę wykładaną w formie scenek. A ci staruszkowie bogający życie są tacy zabawni. Przestań się bawić, zabijanie ludzi nie jest naszym celem. Głos z sądku? To nie pasuje. Hilda mówiła, że mogę zabić każdego, kto się będzie sprzeciwiał, wiesz? Co naprawdę głup czasami. No ich po prostu nieco upiększymy. Tak inaczej nie pozwól nikomu uciec. Tak, tak, jasne, dodaczku. Au. Okej, miasto zapieczętowane. Czas teraz czekać na pieśń Hildy. To chyba już powinna to być. Właśnie, że musieli się czekać. Hilda i Dante z DMC. Dorothy, Rudolf, na Belbotę. Jeden, dwa, trzy. Ane, Dorothy. Zostawiłaś kogokolwiek przy życiu? Nie, bo ktoś kazał jej za ich wszystkich. Cały czas rzucali je włócznie jak jakieś upiętliwe komary. Mamy wszystkich. Ci, którzy nie zmali, są w krainie snów. Nie, da, pozwól mi usłyszeć swoją pieśń. Chcę zobaczyć, jak ci brudni ludzie zmieniają się w piękne klejnoty. Klejnoty, co? Cóż, Vanessa się przypomniała trochę bursztyn. Boże, jak tak przedstawił to porównanie, to jednocześnie gdzieś tam w głowie człowiek, jak myśli sobie o rzeczach zawartych w bursztynie, sobie myśli, że to jest takie ładne.
ale jeżeli tak to przedstawi, to jest takie... Nie tylko przybędą kolejni. Hilda, pospieszę się. Tak, zacznę więc. Pacerujcie na obszar. Jasne, nikt ci nie będzie tym razem przeszkadzał. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek stał mi na drodze. Póki cały świat nie zostanie przepełniony moją pieśnią. Au! A, dosłownie chcę zniszczyć cały świat. Hilda, kto cię skrzywdził? Kto wyrządził ci tę krzywdę? A tak, by the way, mam nadzieję, że lubicie Gratlusa, które nie pozwalają zapisać przez 3 godziny. Wasza wysokość, wioska Nolan z Viken została skrystalizowana. Kolejna. Odbierzcie się, ratujcie wszystkich, którzy przetrwali. Nemos, nie przepraszam, że wasza wysokość, nikt nie przetrwał. To okropne. Dobra, robotę, żołnierzu. Idź odpocząć. To jest, sir. To trzecie w tym miesiącu. Napierają do zmachu. Podobno ich poprzeczniczy skrywałeś nawet tutaj w stolicy. Tak, nie mam zbyt wiele czasu. Zależy z 9 elementu. Liczę na was. Tak, wasza wysokość. Ciekawe w sumie, czy Hilda wie o naszych planach i czy nie mogłaby po prostu sobie casualowo, losowo stwierdzić, że ej, słuchaj, przyjdę i wam przeszkodzę. Czy chcesz zapisać? Jak najbardziej. Jeszcze jak? Koniec pierwszego rozdziału. Z ilu, żeby nie było niezielonego pojęcia, o tym się przekonamy. W każdym razie, na dziś to było na tyle. Zrobiliśmy cały jeden ładny chapter. Nie liczę na to, że następne chaptery będą szły tak szybko, bo z tego co pamiętam, kolejny będzie już zauważalnie dłuższy, bo też będzie się działo więcej jako tako. A jutro normalnie będzie Fezon Punia, co do soboty postaram się do jutra określić, ale to zależy od mojego pracodawcy, który jeszcze mnie nie wtajemniczył w to, czy mam weekend wolny, czy nie mam weekendu wolnego. W każdym razie mówię, no pamiętaj, generalnie jeżeli do jutra się nie dowiem, to zakładam, że w sobotę streama nie będzie i wtedy Sevik normalnie będzie podcast robił. Taki jest wstępny pomysł na to. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.